Witam serdecznie. W trakcie najbliższych 30 minut porozmawiamy o nowych funkcjonalnościach w Data Domainie 5.6, o dwóch nowych modelach, Data Domain 2200 i 9500, najmniejszym i największym Data Domainie, oraz tutaj niespodzianka o nowym module, nowym produkcie VMC Data Protection Search. Ja nazywam się Daniel Olkowski i VMC zajmuje się systemami do backupu i odtwarzania. Krótka agenda. Najpierw w ciągu dosłownie 2-3 minut opowiem o czym jest Data Domain. Następnie nowy model Data Domaina 2200, nowy model Data Domaina 9500, nowości w nowej wersji systemu Data Domain 5.6 i tak jak powiedziałem, na sam koniec niespodzianka, nowy produkt EMC, Data Protection Search, pokaż na żywo. Dzięki tutaj Maćkowi Mianowskiemu mam Data Protection Search zainstalowanego, zintegrowanego ze swoimi aplikacjami backupowymi, także będzie można wszystko zobaczyć. Wprowadzenie do Data Domaina. Jeżeli mamy dowolne środowisko, które chcemy zabezpieczać, no to potrzebujemy oprogramowanie backupowe i medium backupowe. Jeżeli chodzi o medium backupowe, czyli to gdzie trzymamy backupy, to zachęcam właśnie do zainteresowania się tutaj Data Domainem i między innymi z powodów, o których tutaj powiemy sobie w czasie dzisiejszej prezentacji, ale nie tylko, bo o wszystkich jego cudownych właściwościach no nie jesteśmy w stanie w ciągu 30 minut powiedzieć. Potrzebujemy minimum godziny, a idealnie dwie, żeby sobie jakby wyłuszczyć wszelkie jego zalety. Data Domain obsługuje dowolne środowiska od wielkości 1 tera. Obecnie największy model potrafi backupować spokojnie środowiska powyżej 1 petabyte, czyli powyżej 1000 terabajtów. Data Domain współpracuje z dowolną aplikacją backupową, potrafi też przyjmować kopie zapasowe bez aplikacji backupowej, więc nie potrzebujemy aplikacji backupowej, żeby składować backupy na Data Domainie. Te backupy są na Data Domainie umieszczane albo po sieci LAN, albo po sieci FC. Jeżeli wykorzystujemy sieć LAN, no to mamy tutaj dwie możliwości, albo wystawiamy sobie dysk w sieciach Windowsowych, w sieciach Linuxowych, czyli CIFS NFS, no i wtedy możemy zapisywać, czy to przez aplikację backupową, czy to własnym skryptem, czy to z poziomu na przykład jakiejś bazy danych, czy SAP-a, czy innej aplikacji, zapisywać bezpośrednio dane na Data Domaina, albo wykorzystując protokół Boost Data Domainowy, możemy mieć duplikację na źródle, co niesamowicie zwiększa wydajność i polepsza parametry backupu. W sieci FC mamy podobną sytuację. Możemy backupować albo poprzez bibliotekę taśmową Data Domain wystawi protokołem VTL bibliotekę taśmową i dowolna aplikacja backupowa może tutaj backupować, albo możemy korzystać z deduplikacji na źródle, czyli po FT również mamy boost, to też jest kolejna unikalna funkcjonalność Data Domaina. W sieci SAN mamy również deduplikację na źródle. Czyli dowolna aplikacja backupowa, która ten boost wspiera, czy też na przykład, nie wiem, SAP, Oracle, DB2, może nam backupować po sieci FC z deduplikacją na źródle. I tutaj są właśnie rysunki, które to pokazują. Jeżeli używamy CIFS-a i NFS-a, to czy to aplikacja backupowa, czy na przykład SQL, czy Oracle, wysyła 100 giga do data domaina, on deduplikuje i mniej więcej 1% po takiej deduplikacji odkłada się na data domain. Jeżeli mamy deduplikację na źródle, no to mamy tutaj taką zaletę, że te 100 giga nie idzie po sieci LAN, tylko jest deduplikowane od razu na źródle, mamy niesamowicie większą wydajność, nie obciążamy sieci, dużo prostsze zarządzanie. Podobnie w sieci SAN możemy albo całe 500 giga przesłać do data domaina, który się pokaże jako biblioteka taśmowa, na przykład te 500 giga to jest jakiś system pocztowy, więc możemy go przesłać przy pomocy aplikacji backupowej do data domaina, taką kopię zapasową, albo w przypadku deduplikacji na źródle, ta sama aplikacja backupowa tutaj deduplikuje już nam na źródle te 500 giga i 5 giga prześle się tylko po sieci SAN. Ewentualnie, jeżeli nie mamy aplikacji backupowej, to Oracle, SQL, SAP, DB2, wszelkie te aplikacje same, bez żadnej aplikacji backupowej, zduplikują dane na źródle i unikalne dane wyślą do data domaina po tej sieci FC. Mamy bardzo dużo klientów, którzy właśnie tak robią i z tego są zadowoleni. Data domain lubi być dociążony, lubi robić wszystko dużo rzeczy na raz, lubi backupować, odtwarzać, replikować, czyli możemy spokojnie te aplikacje, które nie umieją deduplikować na źródle, możemy backupować CIFS-em, NFS-em, przesyłając wszystko po sieci LAN. Ci, którzy umieją, to możemy jednocześnie w tym samym czasie deduplikować na źródle, na przykład administrator SQL-a może sobie deduplikować na źródle i samodzielnie tutaj wysyłać dane do data domaina. Po deduplikacji jednocześnie mogą być backupy w sieci FC, odtworzenia w FC, w replikację. Najmniejszy już model data domaina potrafi obsługiwać 60 strumieni, ten największy ponad 1000, także to są gigantyczne ilości i właśnie zachęcamy do takiego dociążenia data domaina, on takie sytuacje bardzo lubi. Tak jak wspomniałem, największa jakby radość z posiadania data domaina to kiedy mamy tą deduplikację na źródle, kiedy tak jak tutaj w tym rysunku ta niebieska linia oraz
żółta, prawda? Czyli kiedy po sieci LAN albo po sieci FC przesyłane są zabezpieczone maszyny tylko te duplikaty, wtedy mamy największą wydajność. Gama produktów, która potrafi to robić, jest bardzo szeroka. Oczywiście nasze produkty EMC, Avama Networker, produkty Symantec'a, NetBack'a, Backup Exec, Dell'a, vRanger, NetVault, Vim. Ktoś, kto ma Vima, może śmiało używać Data Domaina pod spodem, czy też natywne rozwiązanie VMware'a do backupu środowisk wirtualnych VDP, Data Protector. Ale to nie tylko. Jeżeli nawet nie mamy żadnej aplikacji backupowej, to same bazy danych czy same aplikacje potrafią deduplikować na źródle i rozumieją data domaina, potrafią deduplikować na źródle unikalne dane, przesyłać po sieci LAN czy to FC, no to jest Greenplum, Pivotalowy, Airman, Oracle, SAP, DB2 czy SQL. Tak jak wspomniałem, deduplikacja na źródle jest super. Przy największym modelu osiągamy spokojnie ponad 60 terabajtów ciągłego strumienia backupu. Nie ma znaczenia, czy backupujemy LAN czy SAN, dlatego że sieć nie jest ograniczeniem. Mamy deduplikację na źródle, brak obciążenia sieci, prosta konfiguracja i oczywiście zmniejszamy koszty. Mamy mało serwerów, które pośredniczą. To jest wszystko bezpośrednio na data domaina wysyłane. Data domain to jest szybkość, tak jak tutaj mieliśmy możliwość zaznaczyć, ale oczywiście nie wytłumaczyć, bo musiałbym dużo więcej powiedzieć, ale data domain tak naprawdę został zaprojektowany pod kątem bezpieczeństwa. Jest to jedyne urządzenie, które gwarantuje odtworzenie danych, gdyż weryfikuje dane po zapisie, sprawdza, co zostało zapisane na dysku, odtwarza i sprawdza, czy jest dokładnie to samo, co otrzymał od SQL-a, od NetBackupa, od Avamara, od data protectora, networkera itd., itd. Więc gwarantuję naprawdę, że otworzy dokładnie te same dane, które otrzymał. Miałem przedwczoraj rozmowę z klientem, który tutaj właśnie prosił i zainteresował się data domainem. Miał straszny kłopot z garbage collection na swoim urządzeniu, na swoim deduplikatorze, który używa data domain. Nie ma takich problemów. Możemy jednocześnie robić backup, odtwarzanie, replikację, garbage collection. Jest odporny tutaj na tego typu rzeczy, ma bardzo dobrą konstrukcję, więc tutaj nie będziemy czuli kwestii tego, że czy to wewnętrzne procesy, czy replikacja przeszkadzają nam w procesie backupu. Mamy cały czas do dyspozycji pełną wydajność naszego backupu. Tutaj w przypadku tego klienta w procesie, kiedy był ten wewnętrzny procesy obecnego rozwiązania, nie pozwalały przyjmować backupów, więc miał bardzo krótki czas, kiedy mógł robić backupy i nie wyrabiał się z backupami. Więc duża stabilność tego rozwiązania, odporność na duże obciążenia, co wcześniej mówiłem. No oczywiście wydajność i funkcjonalność, o których dzisiaj wszystkich nie powiem, tylko o tych nowych. Więc przechodzimy do nowości po tym krótkim wstępie Data Domain 2200. Mianowicie Data Domain 2200 pozwalał na backup środowisk mniej więcej 8-terowych i 16-terowych. W tej chwili został dołożony nowy model, który pozwala na backup środowisk 4-terowych. Czyli do tej pory mieliśmy Data Domaina 2200, który miał pojemność netto 8 tera oraz pojemność 16 tera netto. W tej chwili dochodzi nam nowy data domain, który ma 4 terabajty netto. Ta pojemność technicznie jest tak naprawdę taka sama jak w tym 8-terowym, czyli mamy 7 dysków, które dają nam tą pojemność, natomiast model 4-terowy różni się od 8-terowym w tym, że ten 4-terowy ma ograniczoną licencyjnie pojemność tylko do 4 tera. Jeżeli chcemy kiedykolwiek w przyszłości upgrade'ować się z 4 tera do 8 tera pojemności netto, wystarczy dokupić licencję, wprowadzić licencję, odblokowuje się i w ciągu 3 sekund mamy już pojemność 8 tera, czyli można powiedzieć pewne capacity on demand. Jeżeli teraz dalej z tych 8 tera netto chcemy się upgrade'ować do 16 tera netto, no to musimy dołożyć 5 dysków, tak żeby mieć więcej tych dysków, żeby mieć ich 12, prawda? No jeszcze dodatkowo pewien upgrade pamięci i tak dalej, i tak dalej. Więc 4 tera to jest najmniejszy data domain, który ma ograniczoną licencyjnie pojemność, odblokowując licencję, odblokowując pełną pojemność 7 dysków, mamy 8 tera, dokładając jeszcze 5 dysków do 12, możemy osiągnąć 16 tera. Ten model 2200, 4 tera, zastępuje rodzinę data domainów 160. Ta rodzina data domainów 160, ona będzie dostępna do 30 czerwca 2015. Jeżeli ktoś ma ochotę kupić sobie data domaina 160, no to zostało jeszcze 2 miesiące mniej więcej, ale trzeba się zastanowić, dlatego że widzieć nam na kolejnym slajdzie, ten data domain 2200 o tej samej pojemności 4 tera jest tańszy o 20% od data domain na 160, przy czym ten tańszy, nowy data domain, powiedzmy 4-terowy, ma 4 razy większą wydajność, 4 do 5 razy większą wydajność, w zależności tam od protokołu, ma więcej strumieni, no i oczywiście ma większą skalowalność, prawda? Bo ten 160, który do tej pory był, on miał maksymalnie 4 tera, w przypadku 2200 to się zaczyna od 4 tera.
Ale gdyby mimo wszystko ktoś chciał jednak 160, no to jest ostatnia szansa przez 2 miesiące jeszcze ją nabyć. Później już to będzie niemożliwe. Natomiast no oczywiście wydaje mi się, że to jest nieprawdopodobne, gdyż ten nowy model 2200 jest tańszy, szybszy, lepszy i skalowalny, prawda? To tyle o tym najmniejszym data domainie, prawda? Który tutaj nam wszedł, ten data domain 2200 z licencyjnie ograniczoną pojemnością do 4 tera. I naprawdę z fantastyczną ceną. Powiem szczerze, że cena jest naprawdę zabójcza. No i teraz idziemy na drugi koniec. Data domain 9500. No to jest prawdziwe monstrum. Zagregowana wydajność przy deduplikacji na źródle ponad 58 tera, prawie 60 tera. Czyli jeżeli proszę zwrócić uwagę, jak ja mam środowisko 50-terowe, backup takiego środowiska to jest 51 minut. To jest naprawdę imponująca wielkość, tak? Imponująca wielkość. 1080 jednoczesnych strumieni. No jeżeli ja miałbym 1000 maszyn wirtualnych i miałbym soft backupowy, który byłby w stanie 1000 maszyn wirtualnych równolegle backupować, no bo musiałby być taki soft, to miałbym całe środowisko jako full backup zbackupowanych w ciągu 3, 5, 10 minut. Prawda? To jest no niesamowita sprawa, niesamowita sprawa. To jest. Pojemność deduplikatów 864 tera, pojedyncza, prawdziwa pojemność deduplikatów między wszystkimi możliwymi sposobami wystawienia tego data domaina. TIFS, NFS, VTL, deduplikacja na źródle, czyli bus, wszystko globalnie deduplikowane ponad 860 tera, co oznacza, że ja mniej więcej środowisko 1 petabajtowe 1000 tera mogę trzymać z 30-dniową retencją. Tak? To w skrócie technologicznie. Dalej, jeśli ktoś chciałby zajrzeć do środka, bo są na pewno tacy, 512 giga pamięci, 4 procesory, każdy po 10 korów, 7 kart rozszerzających możliwość włożenia, karty FT16 GB. Jest pytanie o cenę, widzę na czacie, naprawdę cena jest porównywalna z Data Domain 990, jest leciutko droższy, naprawdę leciutko droższy, nie dużo droższy, leciutko, czyli to jest tak naprawdę cena Data Domaina 990. No, trzeba pamiętać, że on już wymaga data domaina 5.6, tak? Wymaga 5.6, ale dla tych, którzy mają środowiska 100 tera więcej, 200 tera więcej, warto się zastanowić, warto zapytać o cenę, bo rozwiązanie jest no niesamowite, powiem szczerze. I absolutnie jakby, no, jeśli chodzi o konkurencję, nieporównywalne. Tak jak wspomniałem, minimalna pojemność tego urządzenia to jest 96 tera, bo minimalna liczba półek, którą można podłączyć do 9500, to są 4 półki. Jeżeli podłączę 4 półki 24 tera netto, to mam te 96 tera. Maksymalnie mogę podłączyć 24 półki. Jeżeli podłączę te 24 duże półki po 36 tera, to będę miał dokładnie 864 tera netto pojemności tego data domaina. Także no, generalnie powiedzmy od 100-terowych mniej więcej środowisk warto się temu przyjrzeć. Ale naprawdę warto i naprawdę zachęcam. Proszę zwrócić uwagę, do tej pory najbardziej potężnym data domainem był DD990. 31 tera, 60. Przy deduplikacji na źródle, przy deduplikacji na targecie, na data domainie 15, to prawie 30. Skalowalność do 570 terabajtów, tu 860. 540 jednoczesnych zadań backupowych, 1080. Także 9500 zastępuje 990, gdyby ktoś jednak chciał kupić 990, co nie sądzę. To ma czas do 30 grudnia tego roku. Tak jak powiedziałem, Data Domain 9500 posiada porównywalną cenę do 990. Zastosowania na środowisko wymagające wydajności wspomniałem. 50 tera możemy spokojnie łyknąć poniżej godziny. No to jest absolutnie najszybsze urządzenie na rynku. Backup, odtwarzanie, replikacja, wszystko cokolwiek byśmy nie powiedzieli. No oczywiście Data Domain to nie tylko backup, to jest archiwizacja, ja o tym nie powiem, tak jak wspomniałem o wszystkim. Więc jeżeli mamy backup, archiwizację, niesamowite, to jest jak najbardziej z globalną deduplikacją, czy konsolidacja wielu środowisk backupowych, jedno środowisko powiedzmy data protectorowe, drugie net backupowe, trzecie networkerowe, czwarte VIMowe, szóste tam VDP i tak dalej. Proszę bardzo, jeden Data Domain pod wiele środowisk. Tu mamy przegląd w tej chwili wszystkich modeli dostępnych Data Domaina od 2200 przez 2500, 4200, 4500, 7200 do 9500. Tak jak powiedziałem, nowość to jest, wypadł nam 160, a zamiast tego mamy 2200, który jest tańszy od byłej 160, a oferuje lepszą wydajność, a niższą cenę. Teraz, co nowego w Data Domainie 5.6? To, o czym wspomniałem, jedną z najfajniejszych rzeczy w Data Domainie jest deduplikacja na źródle, która jest dostępna po sieci FC, po sieci LAN, praktycznie już dla wszystkich aplikacji. Natomiast był mały tutaj myk. Troszeczkę, no jakby to powiedzieć, niezadowoleni mogli być użytkownicy środowisk AX-owych, bo deduplikacja była tylko po sieci LAN. Nie było deduplikacji AX-ów akurat po sieci FC. W tej chwili w wersji 5.6 to jest naprawione.
mamy duplikację na źródle i wysyłanie danych po sieciewce. Oczywiście wymagane jest to, żeby to było wsparcie ze strony aplikacji backupowej. W tej chwili to będzie dla Networkera 8.5, który wychodzi za miesiąc, ale kolejne systemy backupowe będą sukcesywnie tutaj dołączane. Kolejna rzecz, ja oczywiście o wszystkich rzeczach i o wszystkich nowościach w Data Domainie 5.6, w tym nowym systemie operacyjnym Data Domaina, nie opowiem. Opowiem tylko o tych najważniejszych. Kolejna rzecz, która jest fajna i często się przydaje, szczególnie pewnie dla service providerów albo dla dużych środowisk, to jest dynamiczne polityki IP, tak zwane Dynamic Interface Group. Chodzi o to, że na przykład jak ja mam agenta tutaj, dowolnego systemu backupowego, networkera, netbackupa i tak dalej, data protectora, to on może mi się zgłosić po pewnym adresie IP. Data domain ma tak, ten Dynamic Interface Group polega na tym, że data domain ma specjalną tablicę rutowania i odpowiada klientowi backupowemu, mówiąc, że słuchaj, ty będziesz się backupował po innej sieci, po innym adresie IP, który ja tobie nadaję. I backupisz jest na przykład po sieci backupowej, czy to po sieci prywatnej, czy dedykowanej sieci szybszej. Jeżeli mamy oddzielną sieć managementową i oddzielną sieć backupową, idealna sprawa. Jeżeli mamy sieć publiczną, sieć prywatną, po sieci publicznej komunikują się wszyscy, a po sieci prywatnej, szyfrowanej, bezpiecznej, chcemy mieć backupy, fantastyczna rzecz. Kolejna rzecz. Dużo mamy klientów, tutaj też pozdrawiam jednego, z którym właśnie ostatnio korespondowałem w tym temacie. Mamy dużo klientów, którzy potrzebują szyfrowanie dysków Data Domain. Wiadomo, że szyfrowanie zużywa procesem. Jest to dodatkowy proces szyfrowania, który się odbywa na Data Domainie, który musi spowolnić proces backup. Wersja 5.6 poprawia szyfrowanie, poprawia wydajność szyfrowania dysków, powiększa tą wydajność. Dla zapisów mamy wzrost wydajności 25%, dla odczytów, proszę zwrócić uwagę, dla Restora mamy aż 60% wzrost wydajności. To jest średni. To się różni model per model. Wewnętrzne procesy typu garbage collection i tak dalej, czy weryfikacja danych online, to wszystko, co Data Domain robi w tle dla nas, żebyśmy mieli 100% bezpieczne dane, aż dwukrotnie. Poprawiono szyfrowanie, poprawiono w ten sposób, że używamy nowej biblioteki RSA i używamy instrukcji procesora, specjalnych procedur procesora do szyfrowania. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale jeżeli mamy kilka data domainów albo nawet jednego data domaina, to EMC oferuje bez żadnych dodatkowych opłat specjalną konsolę, która się nazywa Data Domain Management Center, DDMC. To jest zupełnie bezpłatne. Ona pozwala na raporty, pozwala na grupowanie data domainów, na obserwowanie, na powiadomienie e-mailowe itd., itd. Ta konsola została w tej chwili rozszerzona o protokół REST i możliwość zarządzania i monitorowania pewnych zasobów, jak na przykład tenantów, no bo data domaina można podzielić na logiczne części, możliwość definiowania ilości strumieni dla poszczególnych tych logicznych data domainów, na zarządzanie dostępem itd., itd. Więc ta konsola cały czas jest rozwijana, dodajemy nowe funkcjonalności, proszę zobaczyć, tu na dole widać elegancka grafika. Tu na przykład widać zużycie przestrzeni dla określonego tutaj tenanta, dla określonego logicznego data domaina. Na podstawie tego zużycia przestrzeni możemy na przykład daną grupę, czy danego klienta, czy danego użytkownika, czy dany dział w naszej firmie, możemy odpowiednio, że się tak wyrażę, skasować pieniężnie. Kolejna rzecz, która się już pojawiła troszeczkę w 5.5, ale tak naprawdę w 5.6, to jest Protect Point. To jest nowa rzecz, która tak naprawdę jest dostępna tylko i wyłącznie tutaj w EMC, mianowicie bezpośredni backup z macierzy na data domaina. Wyobraźmy sobie, że mam Oracle'a, SAP'a. Ja jako administrator, właściciel aplikacji tego Oracle'a, no nie tak ładnie niestety nie wyglądam, ale załóżmy, że jestem takim właścicielem aplikacji, to mogę sobie zainstalować tą aplikację Protect Point na swoim Oracle'u, SAP'ie i DB2 i jakby uruchomić backup. Ten backup będzie polegał na tym, że z macierzy zostaną wysłane do data domaina bezpośrednio po FC, directowo po FC. Tylko te bloki, które zmieniły się od ostatniego backupu, tak? Czyli, no, powiedzmy, działa mi ten Oracle, ostatni backup był o godzinie 10, teraz jest godzina 10.20 i robię kolejny backup. No i zmieniło mi się tam, powiedzmy, ta baza ma 10 tera, a zmieniło mi się tylko, powiedzmy, pół giga. Tylko pół giga będzie przetransferowane bezpośrednio, bez żadnego serwera, bez niczego. Bezpośrednio do data domaina, a data domain połączy to z poprzednimi backupami, ja będę miał full backup. Sytuacja jest naprawdę fenomenalna, proszę zwrócić uwagę. Fajnie, że ja mam boosta. Boost jest naprawdę rewelacyjną rzeczą i wszyscy, którzy mają data domaina, starają się, jak mogą wykorzystywać tego boosta. Natomiast
Ja dalej muszę odczytać 10 teraz macierzy. Ja nadal obciążę tą macierzę, ja nadal będę czuł obciążenie tej macierzy przy buście, prawda? Bo trzeba wszystko odczytać. Tutaj w tym podejściu ja praktycznie nie odczytuję żadnych danych, w ogóle produkcja nie czuje, że ma backup. Ja mogę robić ten backup co kilka minut, co godzinę, co dwie. Nie ma żadnego znaczenia. Macierz nie jest obciążona, produkcja tego nie czuje, a ja mam full backupy co 15 minut, prawda? Niesamowita sprawa. Podsumuję tutaj te korzyści. Backup dużych baz danych, systemów plików, tak jak powiedziałem, w kilka minut, jako full backup, prawda? Kilka tera, kilkanaście tera, nie ma żadnego problemu. Kilka minut i mam zrobione. Brak obciążenia produkcji backupem. Bezpośredni backup macierz data domaina, brak serwerów pośredniczących, bo to są koszty, spowolnienie i zawsze full backup. Otóż teraz, a ograniczenia. Aplikacje Oracle SAP DB2, tylko WiMAX 3. I tylko na 4500, 7200, 9500. No także jeszcze 990, ale tak jak wspomniałem, nie warto już się w tej chwili nią zajmować. Chodzi 9500, który praktycznie przy tej samej cenie oferuje większe możliwości. Ale to jest pierwsza wersja. Proszę chwilę cierpliwości. Za chwilę się pojawią kolejne macierze. I nie wiem, czy mniejsze modele data domaina wejdą, ale tak jak powiedziałem, to jest pierwsza wersja. Ale dla środowisk skrajnie wymagających naprawdę też warto się tym zainteresować. Zarządzanie. Nie potrzebujemy aplikacji EMC, nie potrzebujemy networkera, Avamara itd., itd. Jeżeli mamy SAP-a, DB2, czy Oracle'a, normalnie jest plugin do każdej z tych aplikacji i możemy sobie taką aplikację backupować na data domaina, przy czym mając pełne raporty w Data Protection Advisorze. Data Protection Advisor wspiera Protect Pointa. Oczywiście, jeżeli mamy networkera, to po upgrade'ie do networkera 8.5 on będzie sam tym wszystkim zarządzał. Tak? Jesteśmy w stanie zarządzać normalnymi backupami, na przykład plików, VMware'a, baz danych, a dodatkowo jeszcze bezpośrednim backupem z macierzy na data domain. To już podsumowanie data domaina. Dlaczego data domain? No, dostępność 24/7, to wspomniałem. Nie rusza go, że robimy wszystkie aplikacje, że wszystkie procesy backup, odtwarzanie, replikacja, procesy wewnętrzne, nic go to absolutnie nie rusza. I to naprawdę, to jest główny powód, dla którego data domain wymienia większość innych rozwiązań. Najniższe koszty zakupu utrzymania, proszę mi wierzyć, porównując konkurencję, to jest dokładnie ta sama cena za terabajt, a mamy niesamowitą większą ilość funkcjonalności, niesamowicie większą stabilność, no i tą gwarancję odtworzenia. Najlepsza deduplikacja na rynku, rozmawiałem 3 dni temu z kolei z klientem, który ma konkurencyjne rozwiązanie i z 15-dniową bodajże retencją miał deduplikację 4:1, co jest naprawdę no słabe, nie chcę powiedzieć żenujące, bo to jest naprawdę słabe, średnia przy tego typu retencji powinna to być deduplikacja na poziomie 15:1, minimum 8:1, szczególnie, że dane były standardowe, bazy danych z małą ilością logów. Globalna deduplikacja, czy ja piszę VTL-em, czy piszę SIFS-em, czy jest deduplikacją na źródle, nie ma znaczenia. Nawet najmniejsze urządzenie data domaina to jest 60 backupów jednocześnie. Z kolei data domain jest u jednego klienta, gdzie w imieniu inne rozwiązanie, które przy 15 jednoczesnych procesach się wieszało, prawda? Proszę mi wierzyć, są straszne problemy. To mamy od 60 już procesów przy najmniejszym urządzeniu do ponad 1000, w tym największym. Backup, odtwarzanie, garbage collection, wszystko w jednym momencie. Największa wydajność tego odtwarzania spokojnie dzielona między wszystkie maszyny, między wiele aplikacji backupowych, między LAN, FC, prawda? Deduplikacja na źródle, czy mamy aplikację backupową, nie mamy aplikacji backupowej, nie ma żadnego znaczenia. Wsparcie to dla dowolnych aplikacji backupowych, EMC, IBM, HP, Symantec, backup bez aplikacji backupowych, od razu z Oracle'a, SQL'a, Windowsów, z czego byśmy nie chcieli. Z Unixów, Linuxów, z iSeries, z mainframe'ów, wszystko tutaj z naszej strony jest wspierane. Stabilność, mówiłem, naprawdę mała zajętość w szafie, dzięki deduplikacji, skalowalność, mówiliśmy 1 petabyte na końcu, prostota, bardzo proste urządzenie, dzisiaj tego nie pokażemy, ale rzeczywiście gwarancja odtworzenia danych, disaster recovery, no i oczywiście niesamowita ilość referencji, także w Polsce nie ma żadnego problemu. To wszystko, o czym powiedziałem, powoduje, że naprawdę data domain ma w tej chwili w ciągły sposób absolutną przewagę nad całym rynkiem. To jest absolutna tutaj dominacja i chcę wszystkim klientom podziękować za to zaufanie. Cóż, staramy się jak możemy, tak jak widać chociażby ci. No i niespodzianka na sam koniec, Data Protection Search. Co to jest Data Protection Search? Ja od razu go pokażę. Proszę popatrzeć. Data Protection Search to jest maszyna wirtualna. U mnie ta maszyna wirtualna nazywa się tutaj DPS, tak? DPS. Ona się importuje do VMware'a, to jest maszyna wirtualna, którą importujemy do VMware'a jako VIAP, VIAP DPS. Ja ją zaimportowałem. Następnie jest specjalny wizard, którym się tego DPS-a konfiguruje. Po skonfigurowaniu takiego DPS-a ja łączę się do niego przez przeglądarkę, proszę bardzo, Data Protection Search.
i mogę sobie definiować aktywność. Tak? W takiej aktywności ja mogę zdefiniować, jakich serwerów backupowych mogę indeksować backup. Ja mam indeksowane backupy tylko swojego awamara, ale mogę dodać kolejnego awamara, mogę dodać networkera. Jest wspierany awamar 7.0.7.1, networker 8.1.8.2. Na dzień dzisiejszy tak są wspierane. Czyli ja mogę zażyczyć sobie, że będę indeksował określone backupy z moich serwerów backupowych, z jednego serwera backupowego czy z kilku serwerów backupowych. Dalej, jeżeli już sobie wybiorę, to mogę sobie zdefiniować, czy chcę backupować wszystkie dokumenty, czy tylko niektóre dokumenty. Na przykład tylko DOS-y, albo tylko Excel-e, albo tylko PDF-y. Mogę chcieć backupować tylko nazwy plików ze ścieżkami, albo mogę chcieć też indeksować zawartość. Czyli będę mógł wyszukać w backupie wszystkie, zaraz to zresztą zrobimy, wszystkie dokumenty, w których jest numer faktury 9280. Ten numer faktury może być w nazwie pliku, ale może być w środku, w PDF-ie, w tekście, w Wordzie i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli ja już to sobie wszystko zdefiniuję, to mogę przejść, zalogować się na DPS Search i wpisać na przykład, że chciałbym mieć wszystkie dokumenty, w których jest słowo awamar. OK, więc wpisuję sobie słowo awamar, zalogowałem się jako użytkownik, który ma tam uprawnienia. I proszę popatrzeć, porównanie kosztów systemu awamar versus rozwiązania taśmowe. No super. Wifi Data Protection 6.0, WDP 6. No tutaj też jest słowo awamar. Ono chyba jest w środku, bo nie w nazwie, prawda? Ale widać, że jest zaindeksowane, jest w środku. Dalej, słowo, gdzie jest jeszcze słowo awamar? Jest jeszcze w innym pliku EXL, w pliku PDF i proszę popatrzeć, w dwóch tych samych plikach. Mam dwie wersje pliku awamar port podkreślenie general. Mam dwie wersje. Jedną z 12 grudnia 2011, a drugą z 23 kwietnia 2015, czyli z wczoraj. One się różnią, tak? No czym się różnią? No to zobaczmy, preview. Mogę sobie, proszę zobaczyć. Proszę w każdej chwili mogę sobie zobaczyć preview tego dokumentu. Od razu Wam powiem, gdzie. Po prostu tamten ma od razu tutaj taki tekst, bo to preview jest tekstowe w tym momencie. To preview jest tekstowe. A w tym, jak kliknę preview, to mam version 2, bo dodałem version 2, żeby to zmienić. Czyli mam dwie wersje tego samego pliku w dwóch różnych zadaniach backupowych. On pokazał mi dwie wersje. I elegancko widzę, która to jest wersja. No, fajna sprawa. Co tu jeszcze możemy takiego ciekawego zrobić? To jest preview. Preview nam mówi tylko i wyłącznie, jakby to powiedzieć, takie tekstowe, no bo przecież jak ja zaindeksowałem wszystkie te dokumenty, to każde słowo z danego dokumentu, z tego PDF-a, z Excela, znajduje się na tym moim serwerze indeksującym DPS. Tam to wszystko jest, więc ja mogę to podejrzeć tekstowo. Oczywiście, jak widzieliście, nie sformatowane. A gdybym chciał sformatowane, nie ma żadnego problemu, mogę po prostu tu kliknąć i on się mnie zapyta, czy chcesz ściągnąć ten plik z backupu. Ja ci to ściągnę z backupu i tylko zobaczysz dokładnie taki sam plik, jak on jest z backupu. Tak naprawdę odtworzy mi pojedynczy plik, czy to z awamara, z networkera. Ja sobie go zobaczę nie jako preview, po prostu tekstowo, tylko normalnie tak jak Excela. Oczywiście mogę zrobić restart do oryginalnej lokalizacji. Mogę sobie wybrać inną, czyli nie muszę wchodzić do tego awamara, nie muszę wchodzić do tego networkera. W każdej chwili mogę sobie wybrać destination path, wybrać, proszę bardzo, mogę sobie wybrać, widzę wszystkich klientów, którzy są zdefiniowani na awamarze, bo oczywiście, jeżeli ja to odtwarzam, prawda, i to było zbekapowane awamarem, no to na tej maszynie odtwarzania to musi być agent awamara, więc pokazuję im wszystkie maszyny, gdzie jest agent awamara, mogę sobie wybrać ścieżkę i bez bólu odtworzyć, tak? Ale to jeszcze nic, mogę dodać kryteria, na przykład platformę. Tak, proszę zobaczyć, platformę, na jakie platformy? Czy to ma być, tylko ma szukać mi w awamarach i networkerach, bo on może mi szukać cross po wszystkich serwerach. Z jakiego klienta, tak? Ze wszystkich klientów na razie mam. Dalej, jaki typ pliku? O, zobaczmy, jaki typ pliku. No właściwie, a ja chcę powiedzieć Ci na przykład, bo ja jestem tylko zainteresowany PowerPointami, albo na przykład jak szukam numeru faktury, to tylko PDF-ami. A właściwie nie wiem, jaki to jest typ pliku. No to proszę, klikam sobie i proszę. Słowo awamar znajduje się w plikach TXT, DOT, PDF, PowerPoint i XLS. Jest jeden dokument, awamar jest, słowo awamar znajduje się w jednym dokumencie Excelowym, w jednym PowerPointie, w jednym PDF-ie, w jednym Wordzie i aż w dwóch TXT. No to zobaczmy TXT, ograniczmy sobie tylko do TXT. I proszę popatrzeć, już mam tylko zawężone wyszukiwanie do plików TXT. Fajna sprawa. A no jeszcze na koniec to preview chcę Wam pokazać. A może na przykład, czy jest słowo Daniel. Zobaczmy, czy jest słowo Daniel.
Zobaczymy, może jest gdzieś też Daniel, może moja wam artyszyła, jest Daniel nawet jako zdjęcie. Zobaczmy Daniela jako zdjęcie. Tak, no oczywiście, proszę, odsłuchaj mi to z tego backupu, ja chcę zobaczyć, jaki to Daniel jest backupowany. Proszę, Daniel na nartach. No, to się chyba szybko nie zdarzy, ale popatrzeć zawsze można. To jeżeli chodzi o Data Protection Search, natychmiastowa lokalizacja danych do odtworzenia, prawda? No, tak jak widzieliśmy. Wpisuję dowolne kryterium, indeksacja jest i po kontencie, i po wszystkim. Przy przyspieszeniu procesu odtworzenia, no widzieliście, odtworzenie było banalne, tak? Pliki, które znalazłem, klikam, jest odtworzone. Zobaczcie, jak Data Protection Search indeksuje mi te dane, to on tak naprawdę odtwarza to Zawamara i Networkera i to wszystko indeksuje. No, mam w tym momencie weryfikację odtwarzalności danych, tak? Możemy robić też, ja nie pokazałem, zaawansowane wyszukiwanie, składnia Lucene. Można sobie poszukać, taka apaczowa składnia, więc można zaawansowane AND, OR i tak dalej, prawda? Odtworzenie pokazywałem ten sam serwer, inny serwer. No to, co wszystko już widzieliśmy, prawda, to są te screeny, jedna konsola do zarządzania, to co pokazywałem, a druga za chwilę będzie do wyszukiwania, prawda, to wszystko, żeby było już tutaj w prezentacji. I tutaj też jest opis, tak? Tu dokładnie tutaj pokazałem, co jest w takim wyszukiwaniu pokazane. Z jakiego klienta? Proszę bardzo. To akurat jest DP Search 2. Kiedy ten plik powstał? Ostatnia jego modyfikacja. Jaka jest jego pełna ścieżka? W tym serwisie wszystko widać. Jaka jest nazwa pliku? Ikona pliku. Czyli na przykład, że to jest PowerPointowy, czy to jest PDF-owy, jaki jest jego rozmiar, z jakiej platformy i streszczenie dokumentu, bo to wszystko jest zaindeksowane, więc jak mam w środku content zaindeksowany, to jest streszczenie tego wszystkiego. Tak jak jest preview, to co też pokazywałem, jest eleganckie preview. No i odtworzenie to też sobie pokazywaliśmy. Dostępny jest jednocześnie dla dowolnej liczby awamarów, networkerów. Na dzień dzisiejszy Data Protection Search jest dostępny tylko i wyłącznie w ramach Data Protection Suite. Za darmo, ale w ramach Data Protection Suite. Proszę o chwilę cierpliwości, czy będzie dostępny również dla takich licencji pojemnościowych awamara, networkera albo dla funkcjonalnych networkera. Tutaj w tej chwili tam są rzeczy, jak wyrażymy. Pracę, natomiast na dzień dzisiejszy jest to dla Data Protection Suite, wobec tego kilka słów na temat Data Protection Suite. To jest po prostu licencja pojemnościowa na terabajty zabezpieczanych danych. Jeżeli kupimy sobie taką licencję DPS, Data Protection Suite, to musi na przykład, mam 5 tera, które chcę zabezpieczać, kupuję licencję na 5 tera i mogę w ramach tego backupować dowolną ilością networkerów, awamarów, tym boostem dla aplikacji, mam do tego Data Protection Advisora, mam backup do chmury, AWS, S3, do dowolnych chmur i mam też do tego Data Protection Search. Czyli jeżeli kupię sobie 5 tera Data Protection Suite, mam dowolny software EMC, mogę używać 10 awamarów, 5 networkerów, mam dowolną liczbę kluczy od EMC dostanę. Powiedzieliśmy sobie na ten temat, dowolna liczba instancji, wszystkie funkcjonalności awamara, networkera, Data Protection Suite i tak dalej są włączone. Nie ma w tym Mozi, natomiast no, są specjalne ceny wtedy na Mozi. Gdyby ktoś był zainteresowany, zawsze można się zmigrować, oczywiście. Do 30 czerwca ta licencja od 5 do 50 tera jest taką cenę listpriceową, ma 3 razy mniejszą niż nominalnie, więc to jest naprawdę nieduża i można spróbować się zapytać swojego partnera, ile by coś takiego kosztowało, ile by taki upgrade kosztował. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i przejdę w tym momencie do pytań. No nie mogę niestety podać cen list price. Było pytanie o list price tych wszystkich data domaina 29500. Proszę o kontakt albo z partnerem, albo z dystrybutorem lub ewentualnie ze mną i taką cenę oczywiście zrobimy. Tutaj póki jeszcze niestety nie jestem uprawniony do podawania cen, natomiast tak jak wspomniałem, data domain 200, 20% tańszy od 160 przy większej wydajności i większej skalowalności, a 9500 podobna cena do 990. 60 rumieni czego? Zadań backupowych, operacji zapisu na data domainę, bo ja mówiłem, że data domain 2200 ma 60 strumieni. 60 strumieni, now 60 dowolnych zapisów na TIFS-a, na NFS-a, na Boosta, na, nie wiem, na VTL-a jednocześnie. Tu dalej się pojawiają pytania a propos Protect Pointa, czyli tego bezpośredniego backupu z macierzy na data domaina. Kiedy będzie VNX? Nie mogę obiecać, że ten rok, natomiast na pewno jest w planie, tak? To mogę tyle powiedzieć. Czy Protect Point jest licencjonowany tak jak Boost? Tak, jeżeli jest osobno, jest licencjonowany per terabyte. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o Networkera 8.5, tego licencjonowania jeszcze nie znam. Protect Point wymaga snapshotów na macierzy. Pomiędzy kolejnymi backupami macierz porównuje różnicę między snapshotami i tę różnicę między snapshotami wysyła do data domaina, a on z tego robi full backup. Czy data domain 5.6 ma możliwość prezentacji więcej niż jednej maszyny przez instant restore? Nie, na razie nadal jest ograniczenie. W 5.7 będzie 5 możliwości jednoczesnych instant restore. Tak? Instant restore to jest możliwość uruchomienia maszyny wirtualnej od razu z backupu na data domainie. Na razie jest to jedna maszyna wirtualna, która może być uruchomiona z dowolnym oprogramowaniem, czy to z Vimem, czy to z networkerem, czy to z Avamarem. Od wersji 5.7 powinno się pojawić
tego co się orientuję, około 5 maszyn wirtualnych jednocześnie uruchamianych bez odtworzenia na data domainie, bezpośrednio z backupu. Tak jak powiedziałem, na razie Data Protection Search jest tylko w ramach tej licencji Data Protection Suite. Kiedy się pojawi dodatek Avamara do networkera, nie jestem w stanie powiedzieć. Czy będziemy wspierać innych producentów? Powiem szczerze, nie wiem. Nie ma co do tego technicznych ograniczeń, dlatego że po prostu ten Data Protection Search on odtwarza i indeksuje, prawda? Więc może tak naprawdę odtwarzać dowolną aplikację. Jak działa preview? Czy pobiera ten plik? Preview nie pobiera pliku. Jeżeli ja mam w Data Protection Search zrobić preview, nie pobiera, to jest bezpośrednio z indeksu. Dopiero jak tutaj kliknę, to preview, tak? To w tym momencie jest pobierane z backupu i widzę to w natywnym formacie, na przykład PowerPointowym i tak dalej. Indeksowanie, oczywiście Data Protection Search, którego tu widzimy, nie indeksuje online. To byłoby zabójstwo dla wydajności. Nikt sensowny tego nie robi. Znam jedną firmę, która to robi, ale to nie ma żadnego sensu i żaden klient tego nie używa. Oczywiście indeksowanie, tak jak każdy proces spowalnia i nie ma takiej opcji, żebyśmy byli w stanie indeksować w trakcie backupu. Szczególnie przy nowoczesnym podejściu, które my tutaj mamy w BMC, że backupuj tylko różnice na poziomie bloków, a posiadasz pełny backup. Przy takim podejściu nie ma w ogóle opcji indeksowania, dlatego że jest backup blokowy, a nie backup logiczny, więc nawet nie ma możliwości zaindeksowania. Indeksowanie online jest moim zdaniem tutaj szaleństwem. To znaczy search tutaj nie wymaga, data protection search nie wymaga data domaina. Aczkolwiek jeżeli mamy backup na data domainie, to tak, słuszna uwaga, on musi być data domain w wersji 5.6. Kto może przeglądać pliki? No możemy tutaj zarządzać uprawnieniami, prawda? Do danego zbioru indeksowego możemy zarządzać uprawnieniami, bo tutaj tego nie pokazywałem, mamy po prostu pewien zbiór indeksowy, mamy pewne indeksy, tak? I dla indeksów tworzymy aktywności. Mogę sobie zrobić dużo indeksów i dla każdych indeksów mieć oddzielnego użytkownika. Prośba o prezentację, przesłanie prezentacji po Webexie. Oczywiście przesyłam do wszystkich, wyślę maila i prezentacja będzie założona. Różnice między data domain a zielonym. Oczywiście odpowiem osobno prośbę o maila i ja rzeczywiście się wytłuszczę, na czym polega różnica między data domainem a zielonym. Z mojej strony to już naprawdę w tym momencie wszystko. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę. No i do usłyszenia mam nadzieję za miesiąc.